lustro dla wszystkich zakochanych, aktualizacja. Lustro robię dla Państwa co weekend. Przypatrzmy się dzisiaj, co powiedzą karty Lenormanda, Tarota, oraklu miłosnego i energetycznego, czyli co powiedzą wszystkie te karty na temat Waszych myśli, uczuć i zamiarów. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, wszystkich subskrybentów. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, proszę kliknij dzisiaj na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem na górze, by dostawać darmowe wróżby ode mnie. Proszę również o lajki, te z kciukiem w górę. Proszę o komentarze, feedback, czy z Państwem moje wróżby rezonują. Oczywiście są to wróżby kolektywne, czyli każdy bierze dla siebie, do swojej osobistej sytuacji to, co pasuje, a resztę po prostu ignoruje. Więc zacznijmy, kochani. Strona pierwsza, czyli prawa, jest to osoba pytająca. Nie zależy, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to nie zależy od płci, tylko jesteś osobą pytającą, która zadaje tutaj pytania kartom i to jest Twoja prawa strona. Osoba, o którą pytacie, wygląda tak i jest to strona lewa, czyli druga strona u mnie. I osoba, o którą pytacie, jest kobietą lub mężczyzną, nie gra to żadnej roli, tylko wygląda ta osoba właśnie tak i jest tutaj stroną u mnie drugą, czyli lewą. Jak widzimy już tutaj po wylosowaniu moich kart, te dwie osoby są od siebie odwrócone, czyli jest tutaj ewentualnie jakiś kryzys, jakaś trudna, powiedzmy, chwila między Wami, trudny czas. I przyjrzyjmy się kartom. Będę robiła dzisiaj w ten sposób, będę tak czytała karty, że czytam Wasze myśli, jego myśli, Wasze uczucia, jego uczucia, Wasze zamiary, jego zamiary. Ok, czyli zaczynamy, kochani, od Waszych myśli. Wiecie, że coś się tutaj zakańcza lub skończyło, coś jest uśmiercone, jakaś śmierć, czyli śmierć związku lub śmierć jakiejś fazy związku. Coś między Wami się po prostu tu przerwało, urwało, jesteście smutni, coś właśnie zakończyło się. I bierzecie jakby, znaczy żegnacie się już z tym związkiem, czy żegnacie się właśnie w myślach z tym, że ta relacja ma jeszcze sens, że to wszystko jeszcze da się odkręcić, jakby żegnacie się już z tą samą myślą o tym związku, o tym partnerze, chcecie to już zakończyć, jesteście optymistyczne, smutne, znaczy jest pesymistyczne, przepraszam, nie macie już właśnie optymizmu, czyli jesteście pesymistyczne, smutne, no taka właśnie tutaj atmosfera żałoby, tak? Czyli wielkiego wręcz smutku po zakończeniu czegoś, no niewiara, że to coś jeszcze się odrodzi. Pragniecie jednak rozmów wyjaśniających, być może też zakańczających. Pragniecie jeszcze być może porozmawiać z partnerem, jednakże martwicie się, jesteście zdenerwowane, no macie taką presję jakby też tutaj w sobie, frustrację, że się kolejny raz nie udało. Komunikacja jest, czy była jakaś właśnie hektyczna, jakaś niespokojna, jakaś nerwowa, jakaś, no powiedzmy sobie bezsensowna, ponieważ no jest tutaj urwane coś, przerwane, uśmiercone. Wierzycie w opatrzność Bożą, swojego anioła, stróża, archanioła, nie wiem, wszechświat, Boga, kosmos, że jeszcze Was wspomogą, że jeszcze Was jakoś tutaj wzmocnią poprzez być może afirmacje, rytuały właśnie wizualizacji, przyciągania, medytacji. Wierzycie, że jeszcze się stanie ten cud, ufacie właśnie siłom wyższym i
No, wierzycie jeszcze, że coś może się odrodzić, tak? Ponieważ karta śmierci mówi o nagłej śmierci, czyli zakończeniu jakiejś fazy, ale o transformacji i odrodzeniu się też na nowo, tak? Więc wierzycie jeszcze w to przy opatrzności tutaj, nie wiem, czy Bożej, czy Wszechświata, że jakiejś wyższej jaźni, że to się jeszcze raz być może na nowo odrodzi i będzie miało szansę bytu. Tak? Wierzycie, że jeszcze jesteście pod ochroną i że wszystko jeszcze będzie dobrze. Taką macie tutaj nadzieję w głowie. To, co on myśli, kochani, to znaczy osoba, o którą pytacie, nie ufa wam, nie ufa, wie o tym, że coś tutaj było fałszywe, że coś było właśnie między wami nieuczciwe, nie fair. On również wie, że sam zagrywa nieuczciwie, że sam maskuje się, nie pokazuje swojej uczciwej twarzy. Być może jest dwulicowy, gra na dwa fronty. Być może coś ukrywa przed wami, o tym wie i myśli o tym bardzo intensywnie właśnie na poziomie głowy, że jest nieszczerość w waszym związku, że po prostu ten związek no, jest jakiś nieszczery. On też wam nie ufa, podejrzewa, kontroluje, jest zazdrosny, ale również on nie pokazuje swojej uczciwej twarzy. On o tym wie. To wszystko powoduje szkody, straty, frustracje, lęki, perturbacje, tak? W waszym związku, czyli on wie i myśli o tym, że jest teraz ogromny zły czas, znaczy zły czas w waszym związku i że są niesamowicie wielkie szkody właśnie poprzez tutaj nieuczciwą grę, nieuczciwe właśnie rozmowy, zachowanie. Także on nie pokazywał się jako autentyczny. Coś właśnie tutaj grał nie fair i to powoduje mu też tutaj no, nawał myśli, tak? Też ma lęki, strach, że ten związek może dobiec przez to końca, że no właśnie się coś zakończyło, jakaś piękna faza i umarło coś między wami. Więc to też są jego lęki, które zżerają go od wewnątrz. Frustracje, niepokój. No, tak jak już powiedziałam, zdaje sobie on z tego sprawę, że są niesamowicie ogromne, masywne szkody właśnie spowodowane przez jakiś fałsz w waszym związku. Co czujecie obydwoje? Osoba pytająca czuje, że można jeszcze coś naprawić, że można jeszcze otworzyć następne drzwi, następną szansę, by spróbować jeszcze raz, by wszystko naprawić, naprawić uczucia, emocje. Chciałaby dać temu związkowi jeszcze jedną szansę. Wie, że uczucia, emocje są ogromne. I wierzy w to, że ta miłość jeszcze by się zapaliła ogniem, jeśli byśmy otworzyli jeszcze raz nasze serce. Jeśli byśmy się otworzyli uczuciowo, emocjonalnie właśnie na to, by jeszcze raz spróbować. Jest osoba pytająca, czyli wy, kochani, otwarta na to, by jeszcze raz spróbować. Jest tęsknota, myśli, chęć spotkania. Jeśli dzieli was jakaś odległość, jeśli jesteście od siebie geograficznie oddaleni, na pewno jest tu w sercu chęć spotkania, chęć podróży do siebie, by właśnie się spotkać, by otworzyć jeszcze raz tutaj ten związek, by się zobaczyć, by jeszcze raz otworzyć
tutaj możliwości, by się to wszystko jeszcze raz narodziło na nowo. Piękne uczucia, emocje, miłość. Czyli z Waszej strony oczywiście jest chęć spotkania, chęć tutaj otwarcia się na uczucia. Serce to leży w środku Waszego lustra, czyli w Waszym sercu leży serce, czyli macie bardzo, bardzo ogromną miłość, piękne uczucia, emocje do osoby, o którą pytacie, w której jesteście zakochane. Miłość Wasza jest serdeczna i ogromna, prawdziwa, autentyczna. Jesteście zakochane i jesteście gotowe jeszcze raz spróbować. Co myśli, co czuje, jakie są jego emocje i uczucia w stosunku do Was? Czyli co czuje on? On również, tak samo jak Wy, kochani, w odbiciu lustrzanym macie tą samą kartę klucza. Na tej samej pozycji. Klucz, klucz. Czyli on tak samo myśli, czuje, chce otworzyć jeszcze raz tutaj jakąś szansę, jakieś następne drzwi, by Was spotkać, by jeszcze raz urodzić się na nowo, uczuciowo, emocjonalnie. Analizuje, myśli, obserwuje, co zrobić, by sprawy potoczyły się pozytywnie, by było dobre, pozytywne rozwiązanie spraw, by poprawić tą sytuację między Wami. Czyli on kontroluje Was, obserwuje, myśli, grubluje, no, robi po prostu analizę, co, w jaki sposób on ma się właśnie zachować, by wszystko było jeszcze pozytywnie, by jeszcze raz tutaj otworzyć te drzwi, które zamknęliście, tak, w tej chwili, które są zamknięte, by otworzyć jeszcze raz te drzwi i narodzić uczucia i emocje na nowo. Także, kochani, w odbiciu lustrzanym mamy tutaj ten sam klucz, tą samą chęć jeszcze jednej próby. Chcecie otworzyć się na uczucia i emocje oboje. Ta sama karta w tej samej pozycji. Co zamierzasz Ty i co zamierza Twoja osoba? Twoje zamiary o spotkaniu, o otwarciu się robią Ci jednak dużo trosk. Czyli jesteś zatroskana, zdenerwowana, boisz się jakichś różnych tutaj sprzeczek, dyskusji. Chcesz komunikacji, chcesz to wszystko jakby uporządkować, ale boisz się równocześnie o kłótni, boisz się, że możesz wybuchnąć lub on i że po prostu się pokłócicie, ponieważ być może są jakieś problemy tutaj w komunikacji między Wami. To, co zamierzasz, jest właśnie tutaj wyjaśnić coś, posprzątać między Wami, poukładać jeszcze raz plany, wyleczyć tą chorą sytuację. Czyli wiesz, że coś między Wami nie funkcjonuje tak jak trzeba, że jest coś jakieś chore, no nie wiem, komunikacja właśnie między Wami jest jakaś chora, jakaś nieudana, jakaś frustrująca, Ciebie denerwująca i chciałabyś to wyleczyć, uleczyć. Wiesz jednak, że są komplikacje i że będą komplikacje, będą opóźnienia, że tutaj są jakieś sprawy właśnie, że on, partner Twój, jest uwikłany w jakieś tu sprawy, komplikacje, że jest jakaś toksyczna też atmosfera między Wami, która zatruwa Waszą komunikację, która zatruwa Wasze plany, Waszą normalną jakąś dyskusję na temat właśnie Waszego spotkania, Waszych uczuć. Także też podejrzewasz, że jest być może jakaś kochanka w pobliżu Twojego partnera, rywalka, konkurentka, która intryguje i gdzie on właśnie jest zawikłany w jakąś tutaj historię, dlatego też mu nie ufasz, o czym on wie,
wie, że ty mu nie ufasz i on wie też, że zagrywał nieuczciwie. On jest tego świadomy, on także tobie nie ufa, więc dlatego to zatruwa tutaj wasze plany, komplikuje wasze plany, tak? Nie daje właśnie wyzdrowieć tej sytuacji, tylko prowadzi ciągle do jakiegoś fiaska. To, co zamierza wasz partner, wasz partner wie, że jest to jakaś sytuacja bez wyjścia, skomplikowana, trudna, że jesteście właśnie zawikłani w jakiejś tutaj, nie wiem, jakąś historię miłosną, z której on nie widzi tutaj realnego wyjścia. On wie, że tęskni, chciałby się spotkać, chciałby jakiejś podróży, żebyście się spotkali, zobaczyli, jeśli jesteście oddaleni od siebie. Wie jednak, że jest to na ten moment skomplikowane, zawikłane, bez wyjścia, bez jakiegoś rezultatu, ale pragnie ciebie zaprosić, spotkać, chce tutaj, nie wiem, przyjść z zaproszeniem, z informacją, z wiadomością, właśnie byś przyjechała, byś spotkała się z nim, zaproszenie na spotkanie, na randkę, w podróż. Czy właśnie chce do ciebie przyjechać, czy chce, żebyś ty do niego przyjechała, chce dać ci tutaj tą informację, powiedzieć, zaprosić, zrobić niespodziankę, przeprosić, serdeczna rozmowa, serdeczne spotkanie, takie są jego zamiary i plany w stosunku do ciebie. Co was łączy, kochani? Co was łączy? Co was łączy? Co was łączy? Powiedzcie karty, co łączy tych partnerów? Powiedzcie karty, co łączy tych partnerów? Co łączy? Dobrze, dziękuję. Łączy. Co was łączy? Być może myśli partner, że jesteście właśnie osobą królową mieczy, czyli bardzo taką ostrą, surową, kategoryczną, zimną, no wręcz taką nieraz, powiedzmy sobie, odpychającą, myślącą bardzo konkretnie, szybko, rozumem, bardzo intelektualną, mentalnie właśnie nastawioną tu do problemu. Nie pokazujecie uczuć, emocji, co oczywiście no jest trudne, ponieważ nie jesteście emocjonalne, tylko racjonalnie myślicie tutaj właśnie o tych trudnościach w waszym związku, w waszej komunikacji. I wie wasz partner, że jesteście bardzo konkretne, stanowcze i że wszystko to, co wam nie odpowiada, odcinacie mieczem właśnie. Jeśli jesteście spod trygonu powietrza, jeśli jesteście kochane spod znaku wagi, bliźniąt lub wodnika, to jest na pewno wasza karta i wasze czytanie. Także tak postrzega wasz partner. Natomiast sam partner pokazuje się tutaj jako cesarz. Cesarz, czyli bardzo silna osobowość, która chce mieć nad wami władzę, która chce postanowić, która chce powziąć decyzję, która chce właśnie tutaj być władcza, mieć do powiedzenia. On chce tutaj wszystko jakby zadecydować. Oczywiście ścieracie się, jeśli jesteście tutaj wagą z cesarzem, to no, są to dwie silne osobowości, które decydują, które mają silny charakter, więc na pewno ścieracie się swoim silnym ego. No, chcecie tutaj, są na pewno jakieś walki na poziomie ego, jest trudność komunikacji. Właśnie chcecie udowadniać sobie ciągle jakieś racje. Nie umiecie się tutaj dogadać też
Wy jako królowa mieczy jesteście bardzo ostre, władcze, natomiast cesarz chce mieć ponad wami oczywiście władzę. Cesarz jest również dobrym mężczyzną, partnerem, dobrym mężem, który lubi jasne relacje, jasną sytuację. Niemniej jednak jest też osobą właśnie bardzo władczą. Tutaj też mówi karta właśnie magika o tym, by być w tym związku kreatywnym, również by korzystać ze swoich talentów, by być sprytnym, obrotnym, pomysłowym, by właśnie mieć dużo pomysłów, by mieć piękną, właśnie dobrą, taką kreatywną komunikację. No, karta magika jest to na pewno osoba kreatywna, spirytualna też. Tutaj też trzeba wierzyć w jakąś opatrzność właśnie, czy wyższej jaźni wszechświata, czy opatrzność Bożą, anielską. Także tutaj też afirmować, przyciągać tą piękną miłość, pozytywy, szczęście, by to wesprzeć wszystko i właśnie kreatywne mieć pomysły, rozwiązania, kompromisy, jak tutaj naprawić tę sytuację między wami. Jest też karta trzech buław, czyli podjęliście już jakąś decyzję, oboje to was łączy, ale nie umiecie jej jeszcze zrealizować. Stoicie, patrzycie na horyzont, patrzycie na wasze plany, przyglądacie się, ale nie zrobiliście jeszcze kroku, czyli żaden z was nie podjął jeszcze tak naprawdę kroku w kierunku drugiej osoby. Stoicie oboje, przypatrujecie się, wahacie, boicie, myślicie, analizujecie, rozpatrzacie tutaj różne możliwości, ale żaden z was nie jest skory do aktywnego działania. Jak widzimy, ta osoba podjęła decyzję, owszem, oboje podjęliście decyzję, że chcecie się spotkać. Żaden jednak nie robi tutaj aktywnego kroku w tą konkretną jakąś stronę. Także żaden się z was tutaj nie odważy zrobić kroku i dlatego oboje stoicie w miejscu, nie poruszacie się i nie dajecie też progresu, czyli rozwinięcia waszego związku, tylko stoicie w jakimś martwym punkcie. Pomimo to, że planujecie spotkanie, planujecie oboje otwarcie się na uczucia i emocje i na nową próbę na spotkanie, niemniej jednak oboje stoicie w miejscu i nie ruszacie się z miejsca, nie robicie kompromisów, nie robicie żadnych konkretnych planów. Macie również tutaj oboje, jeśli chodzi o analizę tego lustra, oboje macie kartę statku, czyli oboje chcecie się spotkać, tęsknicie, marzycie, chcecie, żeby doszło właśnie do jakiejś, nie wiem, podróży, spotkania, zobaczenia się, natomiast nie robicie w tym kierunku absolutnie żadnego kroku, jesteście pasywne, oboje płoniecie tą ideą, płoniecie tym zapałem, by się spotkać, pragniecie tego, tęsknicie, natomiast nic w tym kierunku nie robicie, właśnie w stronę partnera, jesteście pasywni i to właśnie stworzyło Tod, czyli śmierć waszego związku. Właśnie ta pasywność, ta nieumiejętność zrobienia następnego kroku właśnie stworzyła tą sytuację, absolutną śmierć, wymarcie aktywności waszego związku. Taka jest sytuacja właśnie tutaj w lustrze. Zobaczmy teraz orakel miłosny. Proszę o radę i wskazówkę. Odwróciła karta, ok. Retreat. It is time to disconnect from the world. Ok, czyli jest czas, by się odseperować od świata. Ale wiecie co? Odseperujcie się razem. Więc tutaj jest taka sugestia tych kart, żeby właśnie zostawić wszystko, wszystkie sprawy, wszystkie jakieś wasz obciążające, nie wiem, czy pracę, czy jakieś tam troski dnia codziennego i by się
odsunąć od świata i tylko właśnie być tutaj razem, razem się spotkać, razem przebywać, razem spędzać czas, odseparować się od całej reszty, od tego, co kto mówi, kto co obgaduje, kto co, nie wiem, od pracy, od problemów pracy, finansów, troski jakieś, nie wiem, z dziećmi, z tym, z tamtym, po prostu się odseparować razem i używać po prostu razem no, tych pięknych chwil romantycznych, czyli razem odejść, jakby odsunąć się i myśleć tylko o dualności, o Was, odseparować się od całego świata. Taka jest tutaj sugestia kart. Zobaczmy teraz orakel energetyczny. Door to personal healing and happiness, czyli otwórzcie drzwi, otwórzcie, kochani, drzwi do Waszego personalnego szczęścia i rozwoju, czyli personalny rozwój, uleczenie i szczęście. Przejdźcie na tą następną fazę, na ten następny level. Zostawcie wszystko to, co stare za Wami, za tymi drzwiami i otwórzcie właśnie, kochani, nowy paradis. Otwórzcie, czyli mieliśmy kartę klucza po Waszej stronie, mieliśmy kartę klucza po jego stronie, więc kochani, otwórzmy te drzwi do szczęścia, do personalnego wyleczenia wszystkich spraw i szczęścia. No chyba nie może być bardziej dosłownie tutaj magnetyzowanie się tych kart. Przejdźmy, zróbmy następny krok, do paradis, tak? Czyli do raju, do spełnienia marzeń. Kochani, cudowna, piękna karta. Czyli otwórzmy następne drzwi. Zobaczmy jeszcze, co partner chce Wam powiedzieć, osoba, którą pytacie, co chce Wam powiedzieć, przekazać. Antwort lautet nein. Czyli odpowiedź mówi nie. Jeśli pytałeś coś teraz w myślach, to odpowiedź mówi nie. Być może nie jest to możliwe, byście zrobili w stosunku do siebie następny aktywny krok. Być może nie jest to możliwe, byście przeszli przez tą bramę razem. Być może nie jest to możliwe, byście odważyli się na następny krok w swoją stronę, ponieważ za dużo się zdarzyło. Być może nie jest możliwe, by ten związek narodził się jeszcze raz na nowo. Zobaczmy jeszcze tutaj tą kartę. To jest karta drogi. Karta Waszej drogi razem. Odwróciła się karta. Tutaj mamy jakąś piękną kartę, która się sama odwróciła.
Na tej karcie mamy kobietę. Proszę zobaczyć sobie najpierw tło tej karty. Kobietę, która gra na skrzypcach, która jest w jakimś parku pięknym, tak jakby jest takie piękne kolory, no lata, wiosny, jesieni, takie no, różne pory roku powiedzmy. I ona gra na skrzypcach. Czyli poddajcie się po prostu temu, tej rzece. Zostawcie po prostu to wszystko czasowi, ponieważ tutaj spark mówi o iskrze. Czyli poddajcie się czasowi. Zostawcie to wszystko po prostu naturze. Ponieważ jest tutaj także krew, która gra ta osoba na skrzypcach i widać krew, że ta osoba jest zraniona. Tutaj widać serca. Ta osoba jest zraniona emocjonalnie, uczuciowo. Męczy się. Jest stroskana, smutna. Atmosfera tej karty jest smutna. Atmosfera tej karty jest taki ból jakiś. Właśnie krew płynie jej z rąk. Ona gra na tych skrzypcach. Ta krew zamienia się w serduszka. Czyli ta osoba cierpi. Ta osoba ma zranione serce, jest pełna żalu, samotna, w samotności. Tak chyba wy też cierpicie, ponieważ coś się właśnie zakończyło, nie widzicie jakiejś opcji tutaj, zrobienia jakiegoś kroku, nie wierzycie w to, macie negatywne myśli. I właśnie ta karta mówi o zostawieniu czasowi po prostu tego wszystkiego, by rozwiązać, by czas sam rozwiązał to wszystko, by pewnie nie naciskać, ponieważ tutaj jest iskra, czyli jakby iskra nadziei, funk nadziei. Być może jest jakaś nadzieja, że coś się naprawi, że coś się ruszy, że ktoś wykona jakiś krok, że ten związek przejdzie jakąś transformację, że narodzi się wszystko jeszcze raz, ale to jest tylko mała iskra nadziei. Więc zostawcie to wszystko czasowi, opatrzności Bożej, wyższej jaźni, aniołom, archaniołom, kosmosowi, wszechświatowi. Zostawcie to wszystko przyrodzie. Natomiast zajmijcie się sobą, postawcie na siebie, ponieważ jest mała iskra nadziei, że coś się wyjaśni, ale to tylko iskra. Więc pasuje to do niestety tej tutaj karty, odpowiedź jest nie, czyli jakaś taka pesymistyczne nastawienie, że to być może się nie spełni, że być może to się jeszcze raz nie uda. Za duża pasywność tutaj w Was przede wszystkim. Za duża pasywność, by podjąć aktywnie, konkretnie ten następny krok. Więc pomyślcie, kochani, o tym, kto z Was pierwszy jest w stanie zrobić ten krok, podjąć kompromisy i zrobić naprawdę, realnie, ten krok w stronę partnera. Życzę Wam spełnienia marzeń, wyjaśnienia tutaj tych sytuacji, które są pomiędzy Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego w Waszym związku, nawet jeśli nie macie jakiejś nadziei, jest to trudne, ale wiara, nadzieja, miłość to jest to, co jeszcze nas napawa optymizmem. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.